Czy możecie mnie polecić? Tym pytaniem kończycie wpisy na mediach społecznościowych z informacją o tym, że szukacie pracy. Cześć, z tej strony Tomasz Rudnik, twórca Akademii Rekrutacji, a to jest kolejne wideo z serii Złe pytanie, poznaj lepsze. I kolejnym złym pytaniem, takim nie do końca złym, ale jednak, jest pytanie, czy możecie mnie polecić, które jest zazwyczaj na końcu wpisu na mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na LinkedInie, z informacją o tym, że szukacie pracy, w których też podajecie swoje kwalifikacje. Czy to jest dobra strategia? Okej, ona jest w dobrym kierunku, natomiast nie jest najlepsza. Można to udoskonalić. W jaki sposób, o tym opowiem w tym wideo, natomiast na samym początku, jako pewne tło, nakreślę rzeczywistość rynku pracy, która pomoże zrozumieć skuteczność. Co robi każdy szef, kiedy albo ktoś mu się zwalnia z zespołu, kiedy jest rotacja, albo kiedy jego zespół zaczyna się rozrastać i potrzebny jest pracownik? Najpierw pierwszy krok, absolutnie pierwszy krok, jaki robi każdy szef, to jest zastanowienie się, czy ja znam kogoś osobiście, kogo mogę zatrudnić. Jeżeli zna i może zatrudnić, super, temat jest zamknięty. Jeżeli nie, w tym momencie spogląda na zespoły wewnątrz swojej firmy, czy można kogoś przesunąć, awansować, bądź w jakiś inny sposób zapełnić wakat. Jeżeli tak, super, cieszymy się. Jeżeli nie, prosi dotychczasowych pracowników firmy o zarekomendowanie kogoś dobrego z zewnątrz. Jeżeli to się uda, to w tym momencie statystycznie już aż 70% stanowisk z całego rynku pracy, otwartych dotychczas, już jest zamkniętych, co oznacza, że te stanowiska nawet nie docierają do etapu ogłoszeń, nie docierają do etapu czasami nawet headhunterów, tak? 70%, czyli w ogłoszeniach jest nie tylko 30%, maksymalnie 30% informacji o otwartych stanowiskach, ale tak naprawdę są tam głównie, mówiąc wprost i dosadnie, odpady. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli taki potencjalny szef poprosi pracowników o rekomendację do kogoś znajomego, to wiadomo, że znajomi znajomym polecają najlepsze i najbardziej intratne oferty pracy, prawda? Więc tak to wygląda od strony szefa. A jak to wygląda od strony standardowego, szeregowego kandydata? Jeżeli ma potrzebę szukania pracy, co robi jako pierwsze? Albo w poniedziałek rano otwiera dodatek do Gazeta Praca, bądź głównie to już w tych czasach przegląda serwisy internetowe z ogłoszeniami codziennie, czyli krótko mówiąc odpowiada tylko na ogłoszenia w większości. Mało kto w ogóle pomyśli, żeby się odezwać do znajomych, żeby być zarekomendowanym, a już praktycznie nikt nie próbuje nawiązać kontaktu z potencjalnym szefem, z osobą decyzyjną. To są niesamowicie rzadkie przypadki, a z drugiej strony są to najbardziej skuteczne przypadki. Więc jeżeli na mediach społecznościowych, pominę Facebooka, bo to nie jest medium skierowane do osób, które pracują, szukają pracy, tudzież koncentrują się tylko na aspektach zawodowych. Jeżeli na przykład na LinkedInie umieszczasz informację, że szukasz pracy, podajesz swoje kwalifikacje i prosisz o rekomendacje, to jest, tak jak wspomniałem, krok w dobrym kierunku, ale to jest dużo za mało. Dlatego, że jeżeli prosisz ludzi o rekomendowanie ciebie, to tak naprawdę na ogólnym poziomie oni bardzo chętnie ciebie zarekomendują tylko w jednym z dwóch przypadków, właściwie obu naraz. Po pierwsze, nie zajmie im to dużo czasu, tak, jeśli mówić o rekomendowaniu ciebie do konkretnych firm, a po drugie, nie będą musieli nikomu wciskać twojej kandydatury. Więc jeżeli postujesz tylko informację, że szukasz pracy i twoje ogólne kwalifikacje, to prosisz tych ludzi, żeby sami główkowali, jak ciebie można dobrze sprzedać i jeszcze, żeby wymyślili, do jakich firm. Co to sprawia? To oznacza, że mało kto tak naprawdę, mówiąc o tych szczególnie wartościowych rekomendacjach, mało kto ruszy palcem, kiwnie palcem, żeby ciebie zarekomendować. Jeżeli tak zrobisz, zobaczysz, że głównie na twój post odpowiedzą ludzie pracujący w firmach rekrutacyjnych, tak? Zobacz, taka rzeczywistość. Więc co możesz zrobić zamiast tego? Po pierwsze, sam opracować rzeczywistość wokół ciebie i zobaczyć, jakie są firmy obecnie na rynku pracy w twoim regionie, które ciebie interesują. Możesz znaleźć nazwiska potencjalnych szefów, z którymi przyjdzie ci i tak rozmawiać w razie co, tak? Mówiąc tu o firmach, niekoniecznie te firmy, znaczy niekoniecznie tylko firmy, które publikują teraz ogłoszenia. Mówimy o wszystkich firmach. Druga sprawa, osoby decyzyjne, tak? I trzecia dopiero sprawa, zorientowanie się, którzy z twoich znajomych mogą ciebie zarekomendować do tych konkretnie firm, jak tutaj tylko dasz im dobrą argumentację.
i wtedy dopiero zaczyna dziać się magia. Jeżeli ograniczysz się tylko do wrzucenia informacji na przykład na LinkedIn z informacją, że szukasz pracy, poziom reakcji może być 1/5, 1/6 tego, co mógłbyś uzyskać. Bo zobacz, jak zazwyczaj reagują ludzie, których poprosisz: słuchaj, szukam pracy, jeżeli byś coś słyszał, to daj mi znać. Nie muszę mówić, jak skuteczny jest odzew, tak? W porównaniu z sytuacją, kiedy masz już wybraną firmę, dla której chciałbyś pracować, jedną z kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu, masz opracowane argumenty, co mógłbyś cennego dla tej firmy wnieść ze swoją ekspertyzą, z twoim doświadczeniem i prosisz tylko osobę rekomendującą, potencjalnie rekomendującą, o to, żeby ciebie skontaktowała z potencjalnym szefem, tak? Bo jest interes do zrobienia i obydwie strony mogą na tym skorzystać. Wtedy tak naprawdę spełniasz obydwa warunki, o których mówiłem, czyli nie zmuszasz nikogo do myślenia, żeby wiedział, jak ciebie sprzedać, ani też nie ma tu opcji pod tytułem nepotyzm, czyli wciskanie komukolwiek twojej kandydatury, bo osoba rekomendująca widzi, że robiąc to, rekomendując ciebie, pomaga każdej stronie i twojemu potencjalnemu szefowi, bo dzięki temu ma kontakt dobrego kandydata i pomaga tobie, bo tobie ułatwia znalezienie pracy, ułatwia tobie pozyskanie nowej umowy. I tak naprawdę pomaga też sobie, bo każda osoba, która łączy interesy różnych ciekawych ludzi, jej akcje towarzyskie też rosną, tak? Więc wszyscy tutaj wygrywają. Więc z tą myślą ciebie zostawiam. Co możesz zrobić więcej? Przejrzyj to wideo jeszcze raz, przesłuchaj dokładnie. Co możesz zrobić więcej, żeby przyspieszyć proces zdobycia pracy, żeby dotrzeć bezpośrednio do potencjalnych szefów? Jeżeli wiesz, jak to zrobić samodzielnie, super. Trzymam kciuki. Jeżeli potrzebujesz asysty, jak opracować strategię dotarcia do osób decyzyjnych dla ciebie, dla kandydata z twoją ekspertyzą, z twoim doświadczeniem, bądź zwłaszcza w sytuacjach, w których zależy tobie na czasie, zapraszam ciebie na konsultację strategii zdobycia nowej pracy. Wejdź na www.akademiarekrutacji.pl/oferta. Tam znajdź link do konsultacji strategii, przejrzyj opis, obejrzyj wideo. Jeżeli to będzie opcja dla ciebie, zapraszam, skontaktuj się ze mną, powiem ci, jak możemy współpracować. Więc z tą myślą ciebie zostawiam, żebyś nie pytał ludzi ogólnie wszystkich jednym profilem czy jednym wpisem, czy możecie mnie zarekomendować, ale żebyś raczej zadawał sobie pytania, jak znaleźć ścieżki do kolejnych konkretnych firm, które mnie interesują i jak opracować argumentację, która powie tym firmom, że będzie się opłacało zatrudnić właśnie ciebie. Z tą myślą ciebie zostawiam, dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia przy kolejnych materiałach wideo.